Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy, z tej strony Jarek i zapraszam Was na unboxing komiksowych nowości, część druga. Jeszcze tutaj tak mam na myśli wrzesień 2021 roku z jakimiś tam małymi bonusikami. Przyszła do mnie paczka od Gildii. No i zaczynajmy bez zbędnego, może tutaj, że tak powiem, wstępu rozpakowywujmy. Ja Wam oczywiście przypominam, że jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali mój kanał. Wtedy nic Was nie ominie, zawsze możecie też dodać, nie wiem, dzwoneczek jak chcecie i co tam jeszcze Wam się żywnie podoba. Także paczka jest całkiem sporawa. Ja już ją wydobywam. Nawet waży trochę, powiem Wam szczerze. O, jest. Jest, jest to, co chciałem, żeby było. Tutaj otworzymy. O właśnie. Tak będzie lepiej. I rozwijamy. I po kolei, może na bok po prostu, ja to będę wszystko odkładał. Jest kilka też takich pozycji innych troszeczkę, o których się tutaj gdzieś tam dopytywałem i stwierdziłem, że chciałbym poznać. Przede wszystkim to właśnie coś takiego malutkiego. Smile Fiction Łukasza Kowalczuka. Taki mały zbiór różnych powiastek. Także coś takiego. Ale przede wszystkim tu w ogóle widzę, że wow, dostałem. To jest magnes. To jest magnes na lodówkę na przykład. Z Batman Death Metal. Świetna sprawa. No tego się nie spodziewałem. No i wyjmijmy tą całą pakę komiksów. Nie no, może nie aż pakę, ale... Dobra, zaczynamy po kolei. Pierwsze, co jest troszeczkę taka bardziej zaległa pozycja. Jam jest Legion, Fabiana Nurego i Johna Cassady. Kiedyś się do tego przymierzałem i w końcu stwierdziłem, że chcę to mieć i sobie po prostu kupiłem. Będę chciał się zapoznać z tym komiksem, przeczytać go, ocenić i oczywiście dam Wam też znać, jak mi się go czytało. Następnie to już będą stricte naprawdę pozycje, czyli mamy Death Metal, w końcu się pojawił u mnie w kolekcji. Oczywiście duet Scott Snyder i Greg Capullo, także ci sami, co odpowiadają za jeden z lepszych ranów, uważam. I tutaj jest już prezentacja kolejnych tomów, także otwórzmy, zobaczmy może po prostu, jak tutaj to nam pokazali właśnie. O, nie wiem, czy zobaczycie, ale one się tak fajnie błyszczą, ta seria tak ma, także to jest premiera w grudniu, będzie drugiego tomu, w lutym kolejny i w kwietniu kolejny, także 69,99 cena okładkowa, tu też ładnie się to tak błyszczy, fajnie się prezentuje. Ja wiem, czego się mogę spodziewać, bo znam styl Capullo i uważam, że jest świetny, bardzo, bardzo, ale to bardzo go lubię. Tu jeszcze w ogóle też dodatek jakiś jest, aha, DC Building Game, nie, Deck Building Game, aha, czyli karcianka też jest na podstawie Batman Metal. O, i tutaj widzicie, nawet mamy przedstawione, jak to wszystko można razem ze sobą połączyć. Natomiast jeśli chodzi o Jam jest Legion, tak, 92 zł cena okładkowa, ale udało mi się go taniej kupić. Ptaki Nocy, Wielkie Łowy, drugi tom, Birds of Prey, tak, jak kto woli. Fajny komiks, jest też u mnie na kanale tom pierwszy, aczkolwiek spotkał się z różnymi opiniami odnośnie przeseksualizowania kobiet i tak dalej, i tak dalej. Szczerze, bla, 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 jesteśmy facetami i nie będę się zresztą wypowiadał na ten temat. 109,99 cena okładkowa, kawał pozycji. Tutaj akurat myślę, że będzie fajnie, dużo naparzania, tak jak było to w tomie pierwszym. Widzę, że też Huntress się pojawia, także spoko. Ja akurat się cieszę na tą pozycję. Kolejny z tutaj tomów, czyli drugi tom Alien Resident, przepraszam, czy jak woli kto, Resident Alien. Pierwszy tom u mnie na kanale co prawda się nie pojawił. W sumie nie wiem, czy byście chcieli. Jakoś pominąłem go, ale tom drugi jest, jak najbardziej będę chciał go przeczytać, bo mówię, pierwszy mi się podobał, choć
troszeczkę mniej może kojarzyłem na początku tą serię, ale stwierdziłem, że jest bardzo fajny. No i tutaj zdecydowałem się, że go po prostu sobie kupię. Także też bardzo fajne rysunki. Akurat ten styl mi opowiada tutaj. No i ostatnia pozycja jest to oczywiście Injustice, Bogowie pośród nas, rok pierwszy. Okładka jest świetna, pojedynek Batmana z Supermanem. Akurat jeśli chodzi o serię gier Injustice, nie grałem, bo nie gram w bijatyki, albo, a teraz to w ogóle je w gry praktycznie nie grywam, ale znam serię, jest spoko z tego co wiem, może z czasem kiedyś, kto wie. Tutaj cena okładkowa jest 119,99, a Aliena było też tu chyba 99,99. Także tak to się prezentuje, zajrzyjmy do środeczka. No, rysunki są całkiem spoko, zobaczymy jak to będzie się prezentował. Tutaj w ogóle będą kolejne tomy w przygotowaniu, także widzicie, też to będzie jakaś taka większa seria. Także tyle tego dobra dzisiaj u mnie wylądowało. Tak to się prezentuje. Może jeszcze w ten sposób tutaj wydobędziemy w takiej nocy. Także to jest drugi unboxing wrześniowy. Oczywiście już teraz kolejne będą na przyszły miesiąc. Tak mi się przynajmniej wydaje, już nic raczej tutaj się nie powinno zjawić. Może ja z jakimś małym wyjątkiem, gdzieś czegoś zaległego, ale nie jestem pewien. Generalnie z tymi zaległymi pozycjami wychodzę bardziej na prostą i myślę, że już nie będzie jakoś za wiele tego wszystkiego u mnie. Teraz już wychodzę, mówię naprzeciw tym nowościom i będę starał się jakoś to tak pielęgnować, żebyście mieli wszystko w miarę na bieżąco z jakimiś małymi jeszcze pozycjami po drodze. Także Wam oczywiście bardzo dziękuję, że chcieliście pobyć te kilka minut, obejrzeć te materiały tutaj ze mną. Polubcie, udostępnijcie, skomentujcie, jestem ciekaw Waszego zdania. Oczywiście zaglądajcie na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Także tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!